Dzień dobry, Szymon Wolf, zapraszam na program Druga Kawa. Dziś gościem jest Paweł Tanajno, dwukrotny kandydat na prezydenta Polski, lider partii Polska Liberalna, strajk przedsiębiorców. Witam bardzo serdecznie. Witam serdecznie pana redaktora, witam serdecznie widzów. Ten dwukrotny kandydat na prezydenta to brzmi prawie tak jak dwukrotny mistrz świata. Tak naprawdę czuję się bardzo skromnie, jestem polskim przedsiębiorcą z jakimś pomysłem na życie publiczne w naszym kraju, na zmiany w naszym kraju, więc tak wolę się tytułować. To porozmawiajmy o zmianach w naszym kraju. Rząd wprowadzał nowy ład od jakiegoś czasu. Wczoraj praktycznie wycofał się, może nie z większości, ale z części postulatów. Jak ocenia pan ten krok? No, to jest krok taki, jaki wszyscy widzą. Zresztą w pana pytaniu już jest zawarta odpowiedź, czyli wprowadzał i do tej pory wprowadza ten nowy ład. On się jeszcze nie skończył. Ja myślę, że to jest bardzo analogiczna, może to zbyt drastyczne jest porównanie, analogiczna sytuacja z wojną na Ukrainie, gdzie Putin bardzo mocno się pomylił, bardzo mocno przeliczył swoje siły, już pomijając to, że zachowuje się bestialsko, ale jeśli chodzi o stronę militarną, totalnie się pomylił i właściwie teraz szuka tylko sposobu, żeby wyjść z tej pułapki dla siebie. Natomiast tak samo właśnie postąpił polski rząd. Ja myślę, że Prawo i Sprawiedliwość po prostu nie ma odwagi, tak jak cała klasa polityczna w Polsce, przyznać się do błędu, tylko takie będą te łaty, te kolejne tarcze do nowego ładu, do czegoś, poprawki. To będzie trwało bez końca, ale tak jak pan redaktor słusznie zauważył, mniej więcej tak na moje oko 30% założeń pierwotnych już jest cofnięte i ja myślę, że z postępującą erozją finansową tego projektu dalsze będą następować. Porównywać wycofanie się i nieudaną próbę ulokowania Polskiego Ładu w życiu gospodarczym do inwazji rosyjskiej, odważne, ale jest pan znany z odważnych stwierdzeń, z odważnych i nie boi się pan nie nikogo ofiar, i niczego. Nie ma ofiar w ludziach oczywiście po stronie, w sensie życia, nie ma śmierci po stronie Nowego Ładu, ale są ofiary gospodarcze. No nie można tego porównać 1:1, ale jako błąd polityczny, to jak najbardziej, zresztą w ogóle porównanie rządu PiS z rządem Władimira Putina jest co do zasady trafne. Porozmawiajmy jednak, nie idźmy po tym grząskim gruncie, porozmawiajmy o tym Polskim Ładzie. Założenia miały być, no właśnie, sprzyjające przedsiębiorcom, niesprzyjające przedsiębiorcom, bo niektórzy już zakładali spółki jawne, przekształcali swoje działalności, więc ten Polski Ład dla przedsiębiorców, czym był? Panie redaktorze, ale pan mnie pyta o założenia ludzi, którzy uchwalali ten nowy ład. Które pan krytykował. Które ja krytykowałem. Nie tyle ich założenia, bo moim zdaniem oni w ogóle rozminęli się między założeniami a realizacją. Zresztą słynne to było w prasie, że Jarosław Kaczyński wściekły szukał ofiar, które rzeczywiście ci urzędnicy wszyscy dobrani według klucza partyjnego, tak słynne BMW, bierny, mierny, ale wierny. Ci ludzie po prostu nie sprostali logicznie, inteligencją, zdolnością tworzenia prawa, nie sprostali założeniom czy oczekiwaniom Jarosława Kaczyńskiego. Więc cóż to były oczekiwania? To były mrzonki prezesa i faktyczne zdolności umysłowe jego maszyny administracyjnej. Maszyna administracyjna nie wiem, jakie miała założenia. Oni po prostu płynęli w chaosie. A Jarosław Kaczyński wydaje mi się, że chciał realizować wielki koncept Gierka. Taki powrót do socjalizmu, który okraszony pieniędzmi tych brutalnych kapitalistów będzie rozdawał na lewo i na prawo. No to się zawsze kończy tak samo, tak jak się skończyło w czasach Jaruzelskiego hiperinflacją. My jesteśmy 2 stopnie przed tą hiperinflacją. No nie wiem, jakie były założenia. Mogę powiedzieć ogólnie, głupie. Głupie założenia, no to porozmawiajmy o założeniach Polski Liberalnej, strajku przedsiębiorców, bo program się pojawił i tam jest kilka pomysłów na to, co zrobić, jak żyć, żeby było lepiej. Jednym z tych pomysłów, które gdzieś tam mają się przedostać do zwykłego Kowalskiego, jest to, że on po, nie wiem, objęciu władzy przez Polskę Liberalną będzie dostawał pensję brutto na rękę. Chcę się dowiedzieć, jak to jest w ogóle możliwe. Urealnijmy to. My nawet nie musimy sprawować władzy samodzielnie. My jako partia ludzi przedsiębiorczych, przedsiębiorców, ale też ludzi, którzy miłują wolność, miłują samodzielność, miłują
prawo do decydowania o swoim życiu bez kontroli ze strony polityków. Nam wystarczy być koalicjantem, takim jak na przykład był PSL, który świetnie reprezentował interes rolników przez wiele lat, będąc w koalicji z SLD i z PO. Nam taki układ koalicyjny wystarczy do tego, żeby wprowadzać prowolnościowe zmiany, a pensja brutto na rękę to jest projekt flagowy. Dlaczego on jest tak istotny i dlaczego uważamy, że on jest w ogóle fundamentem zmian? Otóż jesteśmy karmieni przez każdą władzę, no troszeczkę mniej przez jedną, przez drugą, troszeczkę bardzo, taką prostą myślą, która się przebija u większości Polaków. Ile dało nam państwo? Mhm. No jest ten słynny PiS da, PO mniej da i tak dalej. Natomiast my, proponując pensję brutto na rękę, chcemy też pokazać Polakom, ile z tego, co oni dostają, ile oni tracą. To brzmi kuriozalnie, tak? Ale niestety taka jest filozofia państwa. Dając 500+, nawet tym najuboższym, o których ciągle się troszczymy, dając im 500+, dając im jakieś zasiłki, okazuje się, że państwo nawet tym najuboższym zabiera więcej niż daje. Zostawiamy 500+, czy likwidujemy? Absolutnie. Ja myślę, że to nie jest w ogóle decyzja ani moja, ani żadnego człowieka, który miałby zarządzać państwem. To jest decyzja Polaków. Ja myślę, że jeżeli Polacy dostaną swoją pensję brutto na rękę, to co? To oni nie będą chcieli płacić, nie będą oddawać części swoich pieniędzy, żeby potem dostać, na przykład nie będą chcieli oddać 700 zł po to, żeby dostać 500, mhm. Bo to jest logiczne. A tyle kosztuje każdego przeciętnie 500+, które tak fajnie dostaje. Musielibyśmy mocno, ale to tak mocno wyedukować Polaków nie, z podatków, panie redaktorze, żeby nie. Zorganizować referendum, o którym pan mówił, żeby oni mogli wyrazić swój sprzeciw wobec 500+. To ja wyrażam sprzeciw do tej tezy, panie redaktorze, bo ta teza właśnie podąża za pewnym błędnym mechanizmem komunikacji społecznej partii, w cudzysłowie, które były dotychczas, nazwijmy je, wolnościowe. Mhm. One chcą edukować. Niestety my jako realiści, no jesteśmy wszyscy, którzy tworzą formację Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców, są przedsiębiorcy. My wiemy, że pewnych rzeczy nie da się wyedukować. Tak samo jak na przykład nie edukujemy każdego klienta, który kupuje luksusowe auto, jak działa silnik, jak działa turbosprężarka. Nie edukujemy. Mhm. On po prostu wie, że dostaje luksusowe auto. I tym samym jest właśnie pensja brutto na rękę. Jest to luksusowa forma podania zamiast edukacji. Człowiek dostaje pensję brutto na rękę i wtedy przychodzi urząd skarbowy i mówi: słuchaj, jak ty chcesz dostać 500+, to oddaj nam 700 zł, to rząd da ci 500. Mhm. I tu już nie trzeba nikogo edukować, bo każdy wie sam, że nie chce oddać więcej, żeby dostać mniej. A tak działa w tej chwili cała pomoc państwa. A ci, którzy funkcjonują i żyją z zasiłków, to jak oni, a to jest dość spora i część wyborców, którzy pobierają świadczenia 500+, to jak ich przekonać do tego, skoro oni de facto żyją z tych świadczeń socjalnych, a przy piątym dzieci można, że tak powiem, dobrze i godnie żyć, o co chodzi, przecież dzietność ma być coraz większa. Panie redaktorze, to jest też mit. On może był realny w latach 90., może był realny, nie wiem, tuż przed wejściem do Unii albo tuż po. Natomiast w dobie obecnej procent ludzi, zresztą to widzę ze statystyk, procent ludzi, którzy realnie korzystają na tych zasiłkach, czyli tak jak wielu mówi brutalnie o nich, że są nierobami, czyli więcej dostają niż wypracowują nawet w części brutto, to jest ułamek procent. Mhm. To w ogóle tak nie działa. Tak naprawdę poparcie dla PiS wynika właśnie z tego błędu percepcji, że wydaje nam się, że w ogóle rząd coś daje, a nie widzimy tego, ile nam zabiera, żeby to dać. To porozmawiajmy o emerytach. Mhm. Jeśli statystyki, no to idźmy w te statystyki. Tak. Dużą część wyborców, osób zaangażowanych politycznie, które wrzucają swoje głosy przy urnach w każdych wyborach, to emeryci, którym obiecuje się 14. emeryturę, 13. emeryturę, 15. i był nawet plan na każdą kolejną emeryturę. Jest to jakiś duży i sporawy odsetek wyborców. Skoro dajemy pensję netto zamieniamy w brutto i dostaje całą pensję, no to edukacja, emeryci, zdrowie. Jak to opłacimy, żeby zrealizować chociażby żądania lekarzy ze strajku zielonogórskiego, lekarzy, którzy... Rozbudowaliśmy strasznie to pytanie, bo zaczęło się od emerytów, teraz już jesteśmy na służbie zdrowia. Nie wiem, czy nam starczy czasu. To jest wykład na godzinę, ale ten projekt jest przemyślany. No to niech pan wybierze, redaktor, który temat. Zacznijmy o emerytach. Zacznijmy od emerytów. Jeżeli chodzi o emerytów, to tutaj
bardzo dużo w polskiej polityce mówi się o tak zwanej sprawiedliwości społecznej. Ja jako przedstawiciel, no chociaż nie czuję się już jako może nastolatek, ani młodzież, ale jednak przedstawiciel pokolenia, które dorastało, czy wchodziło w życie dorosłe po 89 roku, w tej właśnie, w tych warunkach wolnorynkowych, które są obce w ogóle dla całej klasy politycznej, bo większość z nich w ogóle nigdy nie pracowała, tak jak my, to dla mnie pojęcie sprawiedliwości społecznej jest troszeczkę oszustwem i ja i w ogóle formacja Polska Liberalna, no choćby z nazwy, Strajk Przedsiębiorców, forsujemy pojęcie odpowiedzialności społecznej zamiast sprawiedliwości. Mhm. Odpowiedzialność społeczna się wiąże z tym, że my jako obywatele, powierzając władzę określonym osobom, ponosimy odpowiedzialność za to, komu powierzamy władzę. Jeżeli pokolenia starszych ludzi, dając się oszukiwać, mówiąc w skrócie, politykom, opowieści te właśnie o wydłużeniu wieku emerytalnego i tam takie historie, ci ludzie to kupowali i głosowali na nich, no to oznacza jedno, oni byli nieodpowiedzialni. I teraz powstaje zasadnicze pytanie, czy młode pokolenie, ludzi, którzy teraz pracują, ma się godzić na to, żeby zabierać im połowę pensji, żeby utrzymywać tych, którzy pozwolili politykom rozkraść im wszystkie fundusze emerytalne. Zlikwidowano OFE, wszystkie filary, które mogły obok ZUS-u stanowić podstawę ubezpieczenia, zniknęły. I się zgodzili na to ci starsi ludzie, którzy teraz są na emeryturach. Więc moja odpowiedź jest prosta. Ponieważ już w tej chwili 1/3 składek ZUS dopłacamy z podatków, czyli to nawet jak zabieramy tę połowę pensji Polakom pracującym, to nie wystarczy na obsługę wszystkich emerytów. Więc czas skończyć z tą fikcją. Dać ludziom to, co oni zarabiają, a resztę pokryć w całości z podatków. Czyli rozumiem, że dostajemy tą pensję brutto, załóżmy 5000 zł, nie dostajemy świadczeń 500+, bo tak jak powiedzieliśmy, zabieramy, nie będziemy chcieli, żeby nam zabierano pieniądze. Zabierano pieniądze. A na emeryturę odkładamy, no właśnie gdzie? Sami odkładamy, a ktoś to już wybiera? To już jest kolejne pytanie. Czyli zamknijmy temat emerytów, że uważam, że oni muszą być sponsorowani, czyli muszą być utrzymywani ich emerytury z podatków. Być może te emerytury zostaną zredukowane, na pewno nie będzie 13, 14. Nie będzie. Bo nie jesteśmy w stanie tyle opłacić z podatków. Jeżeli Polska rozwinie się gospodarczo, a na pewno po wypłacie Polakom pensji brutto nastąpi boom gospodarczy, wzrost podatków pozwoli utrzymać emerytów. I wtedy ci emeryci muszą się zgodzić właśnie z tą zasadą odpowiedzialności, że wzrost gospodarczy oznacza, że emeryci będą dostawać pieniądze, a nie tak jak teraz, że dusi się ludzi pracujących, odbiera im się pieniądze, bo trzeba wypłacić emerytom pieniędzy, które się dawno politycy przemarnowali. I teraz skąd emerytury, pytanie następne, skąd emerytury dla tych, którzy pracują teraz i dostaną pensję brutto na rękę? Tu jest odpowiedź bardzo prosta. Po pierwsze, my wierzymy, że człowiek sam o sobie decyduje najlepiej, a na pewno nie zrobi tego za niego lepiej urzędnik, bo urzędnik się w ogóle nie interesuje losem tego człowieka, tylko swoim interesem. Więc człowiek musi odpowiadać za siebie. Natomiast rozumiemy też, że tak istotna zmiana pewnego schematu finansowego społecznego wymaga okresu przejściowego. I wyobrażamy sobie to w ten sposób, że w okresie przejściowym, który może trwać 5 lat, może 10, ta część brutto, którą pracodawca w tej chwili jest zmuszony zabrać pracownikowi, wysłać do rządu, będzie wysyłana na konto pracownika takie subkonto. Nazwijmy go subkontem emerytalnym. I teraz te pieniądze będzie mógł sobie pracownik zainwestować w mieszkanie, na przykład spłacić kredyt mieszkaniowy, który wziął. Czyli to już jest odciążenie jego budżetu, a jednocześnie, jak wiele osób się obawia, pieniądze nie zostaną roztrwonione na alkohol i hulaszczy tryb życia, tak? Czyli nieruchomości. Zapewne powstanie katalog fundamentalnych spółek Skarbu Państwa albo podmiotów prywatnych, które są strategiczne dla polskiej gospodarki. Będzie można inwestować i kupować długofalowo ich papiery. Jeżeli ktokolwiek se sprawdzi, to jest przykład z autopsji mojej mamy, która dostała w latach 90. akcję Wedla, następnie kupionego przez koncern Coca-Coli albo PepsiCo, już nie pamiętam, to on, gdyby ci ludzie, którzy dostawali wtedy akcje, nie sprzedawali ich, a tylko przetrzymali je do emerytury, to żyliby tak jak amerykańscy krezusi, czyli normalnie wakacje na Bahamach, Karaibach, tudzież Egipt w ostatecznym rozrachunku. To jest prosty przykład, jak łatwo, zupełnie lekceważąc ZUS, utrzymać się na emeryturze i być bogatym po prostu emerytem. Czyli co, likwidujemy ZUS?
Nie można go zlikwidować, można go na pewno połączyć na wzór brytyjski z urzędem skarbowym, bo skoro ZUS będzie utrzymywany tylko z podatków, nie ma sensu utrzymywać chyba 1000 pałaców ZUS w całym kraju, 1000 niepotrzebnych urzędników, łącząc te dwa urzędy na wzór brytyjski, mamy kwestię podatkową i kwestię świadczeń wypłacanych i tak z budżetu państwa w jednym urzędzie. Administrację odchudzamy o ile? Administrację w skali państwa, bo to odchudzenie administracji to jest słowo klucz, bo my na przykład teraz jesteśmy w trakcie kryzysu i proszę zobaczyć, co rząd nam funduje. Funduje nam opcję taką, albo podwyższą oprocentowanie, stopy procentowe NBP, co następnie będzie powiedziane, no drodzy Polacy, którzy wzięliście kredyt, no wy musicie zacisnąć pasa, będzie źle, raty kredytu wzrosną. Inną opcją jest, ponieważ rząd się broni przed tą podwyżką stóp procentowych, boi się kosztów politycznych, inną opcją jest zarżnijmy przedsiębiorstwa, czyli firmy państwowe, które odprowadzą ogromne podatki, podnoszą ceny energii, podnoszone są podatki i tak dalej, zarzynamy przedsiębiorstwa, koniec końców i tak to się odbije na obywatelach, na przykład w formie inflacji, tak? I jest jeszcze trzecia droga, o której żaden polityk nie mówi. To nie ma znaczenia, czy PiS, czy PO, nie ma znaczenia. To jest właśnie przerzucenie kosztów kryzysu gospodarczego na administrację publiczną. Żeby sfinansować ZUS z urzędów skarbowych, czyli bez kwestii brutto, potrzebujemy 200 miliardów dodatkowo. To jest 20% budżetu państwa całego. Więc jeśli pan mnie pyta o redukcję administracji publicznej, to ona mniej więcej musi się zamykać w 20%. To nie oznacza, że rezygnujemy ze służby zdrowia. To znaczy, że będzie mniej budynków, mniej urzędników, mniej kosztów, nie wiem, każdego miejsca pracy, komputera, prądu, kawki i tego wszystkiego, co urzędnicy nas kosztują. 20% w skali kraju, nie tylko budżet centralny, ale też i samorządy. Łatwo spojrzeć, nie wiem, nie znam akurat osiągnięć inwestycyjnych Opola, ale mogę przykład Krakowa dać, gdzie ławeczka drewniana kosztowała 200 tysięcy złotych, albo Gdańska, gdzie wydano koło 1,5 miliona złotych na wiaty przystankowe, bez daszków, tylko sama ściana. Mhm. To są przykłady, gdzie szukać 20% oszczędności w administracji państwowej. Mamy pomysły, 40% wzrost wynagrodzeń, o 40% w jeden dzień. Emerytury. No 500 plus nie będzie nikt nie będzie chciał brać, skoro dostanie emeryturę, wynagrodzenie brutto. No to pytam, na jak podatny i żyzny grunt padły te ziarna i jak wyglądają struktury i zainteresowanie partią i członkostwem w partii Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców? To jest bardzo racjonalna formacja. To jest formacja, która nie żyje emocjami Czyli wyborców. Oscylująca w granicach błędu statystycznego. Nie, otóż nie. Okazuje się, że to jest w ogóle wyliczone też socjologicznie, bo to się powtarza jakby w wielu społeczeństwach. Wiadomo, te widełki są różne, na przykład w Szwajcarii, która jest bardzo racjonalna. Ten odsetek ludzi, którzy bardzo bez emocji oceniają zarządzanie państwem jest większy, no w Polsce bardziej nam bliżej do Ameryki Łacińskiej, jesteśmy krwiści żywiołowi, więc ten odsetek ludzi racjonalnie myślących o państwem jest niższy, ale to nie jest błąd statystyczny. To się powtarza więcej co wybory, proszę zwrócić uwagę, od czasów Lepera, poprzez Palikota, Petru, Kukiza, co wybory formacja, która stara się odciąć od tego establishmentu politycznego po 1989 roku, ma od 10-12% poparcia. I to jest grupa społeczna, która szuka rozwiązań racjonalnych, która nie biega za emocjami zakopać PiS, zakopać PO, aborcja, LGBT. Nie. Ta grupa szuka alternatywy i to jest grupa, do której chcemy dotrzeć. Liczymy, tak jak powiedziałem, nie tylko na przedsiębiorców, ale też na ludzi, którzy mają właśnie taką chęć samostanowienia o swoim życiu, którzy mają dość nadopiekuńczości państwa polskiego, dość wciskania nosa urzędniczego w każdą sprawę naszego życia. 10-15%. Taki jest odsetek w Polsce tych ludzi. Do wyborów sami, czy jest poszukiwany partner, bądź środowiska, które mogą z wami gdzieś tam wystartować wybory? Absolutnie. Jesteśmy już w tej chwili, udowodniliśmy, mamy gotowość samodzielnego startu. Chcemy to udowodnić, chcemy zebrać, myślę, że do końca maja 100 tysięcy podpisów, tyle potrzeba mniej więcej do zarejestrowania listy krajowej, ale my chcemy zebrać 100 tysięcy podpisów pod inicjatywą ustawodawczą o właśnie pensji brutto na rękę. Chcemy ją jeszcze temu Sejmowi przedstawić. Miejmy nadzieję, że zostanie rozpatrzona do końca kadencji, do wyborów. Więc my jesteśmy w stanie wystartować sami. Natomiast
oczywiście te środowiska, które Pan wspomniał, ich jest bardzo dużo. No niestety jest ta scena taka liberalna, wolnościowa w Polsce jest bardzo rozdrobniona. My oczywiście wszystkich zachęcamy do współpracy. Zachęcamy też lokalne środowiska przedsiębiorców, bo też ich jest bardzo dużo. No ja mogę tu na przykład po sąsiedzku z Dolnośląskiego wspomnieć na przykład Śnieżnicki Klub Biznesu. Coś takiego, o czym w Polsce ludzie nie wiedzą, ale w małej miejscowości jest w Bystrzycy Kłodzkiej i okolicach taka grupa. I takich grup jest mnóstwo w Polsce. I liczymy właśnie na to, że te grupy się połączą i zrozumieją, że wspólny interes jest potrzebny. Taki jest cel. Kiedyś było hasło cała władza w ręce ludu, teraz cała władza w ręce przedsiębiorców. Nie, to jest hasło zupełnie inne. To jest jakby, ja uważam, że my w ogóle początkujemy, dokańczamy rewolucji 89 roku. Mhm. W 89 roku obywatele podziękowali profesjonalnym politykom. Czyli władza KCPZPR to była grupa profesjonalnych polityków żyjących tylko z polityką. Oni tam nigdy w hali fabryki nie pracowali. Zawód polityk. Zawód polityk, tak? Podziękowali im i komu oddali władzę? Komu oddali prezydenturę, kierowanie najważniejszych urzędów państwowych? Robotnikom ze stoczni, hut i kopalń PRL-u. I nikomu to nie przeszkadzało. Przez 30 lat wolnej Polski dorobiliśmy się grupy ludzi, którzy w praktyce życia tego państwa zdobyli doświadczenie właśnie 20-30-letnie. Są to nie tylko przedsiębiorcy, to są menadżerowie, eksperci różnej maści, którzy są gotowi wyjść już z tego swojego świata prywatnego, zawodowego i zrobić coś dla Polski. I ja myślę, że musimy to dokończyć. Zakończyć karierę robotników z hut, stoczni i kopalń PRL-u, którzy przez te 30 lat całkowicie się oderwali od naszej rzeczywistości. Oni są, Kaczyński czy Tusk, oni są mentalnie w PRL-u. Oni tam ostatni raz pracowali, oni tak wiedzą, jak wygląda państwo, a potem tylko cały czas u koryta. I zamieńmy tych właśnie profesjonalnych zawód polityk na ludzi, którzy są profesjonalistami w zarządzaniu. I ja myślę, że dużo Polaków to czuje. Na przykład wspomniał Pan służbę zdrowia. Z jakiej służby zdrowia Polacy korzystają? Z prywatnej, bo do państwowej się nie... Państwowa służba zdrowia jest de facto dla emerytów, którzy mają czas, którzy się zapiszą w kolejce, jakoś tak przebiedują. Jak ktoś jest chory, ma jakąś dolegliwość, nie wiem, był na nartach, zrobił sobie coś z kolanem i on ma czekać na państwową służbę zdrowia ileś miesięcy, jak on musi iść do pracy prywatnej. Młodzi Polacy, młode pokolenie wie, że prywatne działa, państwowe nie działa. No to co trzeba zrobić, żeby państwowe działało? Trzeba wprowadzić taki zarząd jak w prywatnej służbie zdrowia. Trzeba sprywatyzować służbę zdrowia. Nie, to jest złe słowo, bo prywatyzacja służby zdrowia oznacza oddanie jej w prywatne ręce. Trzeba wprowadzić styl zarządzania jak w firmach prywatnych. Ja sobie na przykład potrafię wyobrazić, że NFZ będzie konkurował z PZU. Dlaczego pan jest skazany na to, że musi pan ze swojej pensji zapłacić co miesiąc 300 zł? Pan o tym nie wie, pracownicy o tym nie wiedzą, ale co miesiąc 300 zł z ich pensji wędruje do NFZ-u na składkę zdrowotną. Oczywiście, że ja o tym wiem. Pan wie, fantastycznie. To niech pan sobie wyobrazi, że ma pan wybór. Że jeżeli pan nie wierzy prywatnej służbie zdrowia, boi się pan, że jak pan choruje na raka, to ta prywatna służba zdrowia pana nie obsłuży, to płaci pan dalej 300 zł do NFZ-u. Ale jeżeli te pieniądze zostaną u pana, to może pan zapłacić 300 zł w PZU i dostać pakiet ubezpieczenia, nie wiem, w LuxMedzie, Medicoverze czy w innych prywatnych firmach, które będą miały odpowiedni zakres usług. Pan decyduje. Nie za pana, ale pan decyduje. Więc nie prywatyzujemy służby zdrowia, wprowadzamy konkurencję. I ją w ten sposób leczymy służbę zdrowia przez konkurencję. A propos konkurencji, wybory parlamentarne, kończąc już i wybory prezydenckie, Paweł Tanajno trzykrotnym kandydatem na prezydenta Polski w kolejnych wyborach, czy tak daleko nie wiem, ja traktowałem wszystkie dotychczasowe moje starty w wyborach prezydenckich jako... Wygłaszanie test, bo oglądałem wszystkie wygłaszanie debaty test. I pan Paweł Tanajno na każde pytanie odpowiadał tak jak chciał, mówił to co chciał i w zasadzie tak, zadawał sobie pytanie, na które odpowiadał. Bałem się dzisiaj, że może być tak samo, ale udało się. Panie redaktorze, no to jest proste podejście. Ja nie jestem politykiem, więc ja podszedłem do tego jak przedsiębiorca. Jeżeli ktoś daje mi czas
antenowy warty ileś tam set tysięcy złotych, no bo nie wiem, 3 minuty w telewizji polskiej to jest kilkaset tysięcy złotych, no to to jest super sprawa. Udowodniłem też wszystkim ludziom, którzy boją się startować, że nie trzeba mieć partii za sobą, można sobie być zwykłym obywatelem Paweł Tanajno i zebrać te 100 tysięcy podpisów i wystartować w wyborach prezydenckich. Chcę pokazać zwykłym ludziom, bo to też mnie przeraża, że i to wśród zwykłych obywateli i przedsiębiorców jest w ogóle takie pojęcie kasty politycznej, że tylko ci na górze mogą startować, że tylko oni są w stanie gdziekolwiek zaistnieć. Nieprawda. Zwykli obywatele mogą się zorganizować, wystartować do Sejmu, do Senatu, na prezydenta, do wyborów samorządowych. No, w wyborach samorządowych jest większa ta świadomość, bo dużo niezależnych startuje. Ale ja chciałbym pójść dalej, że skoro niezależni kandydaci, ludzie spośród nas startują na burmistrza, na wójta, to dlaczego nie mogą wystartować na posła? Dlaczego ciągle jesteśmy skazani na tą kastę polityczną robotników z hut kopalń i stoczni PRL-u? Nie jesteśmy, zmieńmy to. No to czekamy na odzew tych, którzy być może będą zmieniać oblicze ziemi, tej ziemi. Dzisiejszym gościem drugiej kawy był pan Paweł Tanajno. Dwukrotny, trzykrotny kandydat mistrz na prezydent, świata. Mistrz świata w kandydowaniu na prezydenta Polski, lider partii Polska Liberalna, Strajk Przedsiębiorców. Bardzo dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję panie dyrektorze, dziękuję widzom za poświęcony czas.